Отець Зачав, Капанське Христосове, дорогі сестри за домами, умілувані братя і сестри. Przed chwilą wyśpiewaliśmy wraz z Palmistą. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weseli. W tych słowach zamknięta jest nasza chrześcijańska radość, którą powtarzamy co roku najstarsze, a zarazem najważniejsze dla chrześcijan święto, jakim jest Wielkanoc, pamiątka zmartwychwstania naszego Pana Jezusa. Ten radosny okrzyk zwiastuje całemu światu najważniejszą prawdę chrześcijaństwa. Po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastało zmartwychwstanie. Z wiarą więc stajemy dziś przed pustym grobem, z którego płynie radosne orędzie. Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Centrum naszej wielkanocnej radości jest Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Z grobu Jezusa, w którym zamknęli go możni tego świata, rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia, radości i nadziei. Zmartwychwstały pokazuje nam, że życie na ziemi jest przygotowaniem do szczęścia wiecznego, które obiecane zostało nam na chrzcie świętym. I warto przy pustym grobie zastanowić się nad naszą drogą ku świętości, drogą naszej wiary, miłości uczynkowej i nadziei lepszego świata. Ta droga ma się zaczynać w nas i realizować przez nas. Ta prawda, która może dla wielu chrześcijan już trochę spowszechniała, dzisiaj staje się szczególnym znakiem refleksji, gdy doświadczamy bezradności wobec małego wirusa, który sparaliżował cały świat i ograniczył naszą wolność. Ulubleni braty i sestry, Woskresienia Jezusa Chrysta, cerewolucja Lubowi. Niewypadkowo Chrystus woskres same w Nebim. Światło Jego Woskresienia oswitylo ranok pierwszego dnia tyżnia. Swoim powerniam do życia Jezus zapoczątkował nową epochę historii ludztwa. Oswitył wsiu zemlu światłom majbutniego wieku, w jakomu taki cienności jak swoboda, sprawiedliwość, czestność, prawda i lubow budą nie tylko drogowskazami, a i sposobem życia. Tomu dla zrozumienia Wielkiego Dnia, Wielkiego Dniowego Ranku, potrzebujemy wiery, a toj, w kogo jej za mało, zawsze bude sumniewaty się i powtórywaty, że tylo Jezusa wykrali i bude szukaty grib, ale nie toj pusty grib, ale grib z pochowanym u niemu tylom Jezusa z Nazaretu. Jednak my, jaki wdywlajmy się oczyma wiery w pusty grib, na perekir bahatjom, jaki sumniewająca, przyjmajemy i uświadomujemy istynu pro te, що перемога наступає завдяки любові. Після муки і смерті, після болю і розчарувань наступає Воскресіння. Воскресла любов – це не лише мета нашого будучого віку. Любов починається тут і тепер, в цьому житті.
Z pustého hrobu Jezusa na veš svět rozchodit se evangelie života. A voskreslý pokazuje nám nerozdílnou jednotu života i lásky. Tomu voskresenia nerozumie toj, kto nešanuje života i sumievaje sa v jeho sviatosti. Nerozumie voskresenia toj, kto nevmie ľubiti, bo pustý hrib supereče jeho nenávisti. Drodzy bracia i siostry, zatem życzmy sobie w te radosne śmierć święta zmartwychwstania, aby od nas zaczęła się rewolucja miłości polegająca na wyznaniu. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, a jeśli kocham, to nie lekceważę Twojego prawa. Życzmy sobie, aby rewolucja miłości wzbudziła w nas ducha modlitwy o jedność, prawdę i pokój, gdyż te wartości zagubiły się pośród nas. Życzmy sobie, aby pragnienie błogosławieństwa Bożego nie było tylko utopią, lecz stało się udziałem każdej rodziny i całego kraju. W Chrystusie zmartwychwstałym, który rozerwał kajdany zła, pokonał śmierć, zwyciężył śmierć. Niech dokona się nasze i całej Ojczyzny zmartwychwstanie, abyśmy stali się błogosławionymi, którzy nie widzieli, a uwierzyli, którzy zdobyli wolność, ale jej nie zmarnowali, którzy nie tylko słyszeli o miłości, ale wzajemnie się kochali i szanowali. I to właśnie na taką drogę niech was błogosławi, obdarza pokojem i zmiłowaniem Chrystus zmartwychwstały. Amen.